każdego może to wyglądało inaczej. Ja w tej chwili mówię o sobie, to znaczy, że siedziałem dość długo i byłem w dość różnych, ekstremalnych warunkach, bo i też w karnej kompanii, i też z nieudaną ucieczką, i z wyrokiem na bloku śmierci, niewykonanym, nie tylko ja jeden, ale było w tej ucieczce nas trzech. I wydaje mi się, że byłem w którymś czasie tak daleko, że ja uważałem, że tu się świat kończy. Nie ma drugiego za drutami świata. Nie myślało się o tej, ja stąd wyjdę, że to jest coś okresowego. Czas się tu zamazał. To było coś z metafizyki, gdzie wydawało się, czy ja stoję, czy ten czas się zatrzymał i jest tutaj moją wiecznością i końcem, czy to jest przejściowe. Tego typu rozmyśleń bardzo krótko, myśmy to tracili. Myśmy byli już wtedy numerami, psychicznie też. Żyliśmy, ratowaliśmy siebie, mieliśmy poczucie tej godności więźnia. Ale jak to daleko mogło być od godności człowieka, gdzie żadne zasady ludzkie tam nie rządziły, tylko terror, mord i barbarzyństwo. Miłosierdzia polecamy Twoje służebnice i Twoje sługi, ofiary pierwszego transportu, którzy zginęli w tym miejscu, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. I wydawałoby się, że wojny i związane z nimi rocznice stały się zapisami w podręcznikach i monografiach, materiałem dla historyków i przestrogą dla potomnych. A jednak wciąż budzą się inne, coraz to nowe namiętności polityczne i ideologiczne. Pamięć historii jest niestety plastyczna i poddaje się różnym manipulacjom i zabiegom. Przecież niedawno trudno było przeforsować w deklaracji Parlamentu Europejskiego oczywisty fakt, że oprawcami oświęcimskiej tragedii byli niemieccy naziści, a Polish Concentration Camp to dzieło niemieckich specjalistów zagłady. A równocześnie są ludzie i grupy, które zbombardowanie Drezna w 1945 roku nazywają publicznie alianckim holokaustem. Czyżby to było dążeniem świadomym niektórych współczesnych do zatarcia różnicy między katem a ofiarą? Przecież nie wolno zapomnieć nigdy, co było przyczyną, a co było następstwem, skutkiem rozpętania tej najstraszliwszej z wojen. Z drugiej zaś strony Rosjanie żądają, byśmy byli wdzięczni za jałtańską zdradę.
a na odsłoniętym w Moskwie pomniku zwycięstwa nad hitleryzmem nie ma polskiego żołnierza. Czy to może kara za to, że naród nasz nie zgodził się na Jałtę, czy za antysowieckie ostrze powstania warszawskiego i dążenie także, aby zbrodnia katyńska uznana została za ludobójstwo? No, to jest skandal, o którym ja ciągle mówię i wypowiadam się. I za to jest winna w ogóle polska polityka od 1945 roku, która dotyczyła przeszłości okupacyjnej Polaków po stronie niemieckiej i po stronie sowieckiej. I w rezultacie dlatego umniejszano, nie mówiono i nadal ci ludzie zostali niezaaprobowani przez system polityczny. Jako Armia Krajowa, jako ci ludzie powstania, jak również i ci, których Sowiety wyniszczyły w Katyniu i w innych obozach. I proszę pana, teraz, jeżeli ja bywam nawet dość często za granicą i mam spotkania i jadę ze swoimi kasetami wideo, prostuję te rzeczy. A pierwsze pytanie jest, no to jeżeli pan siedział w obozie, no to znaczy, że pan jest Żydem. Mówię, nie, ja z chrześcijańskiej rodziny pochodzę. Tak? To my nawet nie wiedzieliśmy, że Polak. To jest wina naszych polityków i polityki. Dlaczego wsiadłeś się na tego pociągu? Może mi powiedz, dlaczego wsiadłeś się do tego pociągu? Dlaczego? A dlaczego miałbyś mnie wsiąść? Zatwórkizmus! Naszym tym wyjazdem nasza klasa chciała uczcić rocznicę oraz pamiątkę 65 lat od transportu pierwszego transportu do Oświęcimia Tarnowian. Jestem z tego bardzo dumni. Albo masz duszę, albo jesteś jakimś patriotą, albo masz przywiązania do pewnych sytuacji, tradycji, miejsca, albo nie. Albo ci jest wszystko jedno, tam płacą więcej, to ja proszę inny paszport. Ja nie zmieniłem i nie zmieniałem paszportu, a tych okazji miałem sporo i na zarobki za granicę nie jeździłem. Bananów nie jadłem, to prawda, ale w rezultacie żyję dość długo. Mówię ostrożnie z tym wszystkim ułatwianiem i takim podchodzeniem do życia komercyjnym, bo kto ma łatwą młodość, to ma krótkie życie. Kto ma trudną młodość, żyje dłużej. Jednak życie sprawdzamy my sami i sobą. Tu kowalem jest każdy dla siebie również. Jeżeli wobec tego nie ma kowali, jeżeli nie ma tych, którzy kują swoje szczęście, albo to szczęście oni tylko widzą na przetargach, albo politycznych, albo materialnych, no to ja mówię, to jest towar do kupienia i do sprzedaży.
To jest prostytuowanie się bardzo często. Trzeba mieć własny charakter, własną twarz, własną godność. Myśmy ją mieli w dużo trudniejszych warunkach. A młodzież chciałbym, przecież ja jej życzę jak najlepiej, ale niech sobie nie wyobrażają, że łatwość życia, że branie jest jedyną formą. Nie. Musi panować ta sprawiedliwość równowagi, której nie ma oczywiście. Dawanie i branie. To, co papież mówi, więcej być niż mieć. I jeżeli my tylko zwróceni jesteśmy na to, co ja z tego, jakie zyski mogę czerpać, to ja sam sobie stawiam świadectwo. My tu, którzy siedzimy tu w tym i tu, myśmy zrobili to, co do nas należało. Więcej dałem niż brałem. Tak wyglądała nasza generacja. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną ich sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali i proroków, którzy byli przed wami.